Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. Księga Hioba, 33 rozdział, werset 14. Boże działanie w próbach nawrócenia człowieka jest tutaj wyraźnie zaakcentowane, że Bóg przemawia raz i drugi, mówi dwa razy, góra trzy razy i to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Do ilustracji tego fragmentu posłużę się historią z 2011 roku. Po trzęsieniu ziemi w marcu 2011 roku w mieście Fukushima doszło do katastrofy nuklearnej. W tym czasie Naoto Kan był ministrem prezydenta w Japonii. Parę lat później tak się wypowiedział na temat minionych wydarzeń. Jestem przekonany, że to Bóg w tamtym momencie uratował Japonię. Zbiornik bezpieczeństwa w reaktorze drugim zagrażał wybuchowi, jak zbyt mocno napompowany balon, ponieważ nie otworzył się wentyl. Zbiornik bezpieczeństwa w reaktorze drugim bliski był wybuchu, jak zbyt mocno napompowany balon, ponieważ nie otworzył się wentyl. Eksplozja wyrzuciłaby ogromne ilości materiałów radioaktywnych w powietrze. Jednak stał się cud, że ciśnienie zaczęło się zmniejszać. Jak do tego doszło, do dzisiaj nikt z ludzi nie wie. W reaktorze czwartym groziły stopieniem pręty paliwowe, gdyż w klarowniku nie było wody, która by je chłodziła i były wystawione na działanie powietrza. W reaktorze czwartym była groźba stopienia prętów paliwowych, gdyż w klarowniku nie było wody, która by je chłodziła i były wystawione na działanie powietrza. Jednak w ostatnim momencie ścianka działowa sąsiedniego zbiornika rozpadła się i wlała się woda do klarownika, przykrywając pręty paliwowe. Biorąc pod uwagę tę wypowiedź, możemy powiedzieć, że pewne jest, że Bóg i dzisiaj działa, aby zachować i ratować. W różnych sytuacjach, na przykład w ruchu drogowym, ma się takie wrażenie. Właśnie mogła się stać tragedia, ale zostałem zachowany. Kto uważnie obchodzi się z takimi wydarzeniami, może być wdzięczny Bogu, być może dziękuje Bogu za jego opatrzność lub stawia sobie pytanie, gdzie bym się znalazł, gdybym teraz stracił życie. Bóg zawsze chciałby to, co najlepsze dla nas. Przez takie wydarzenia pragnie obudzić nasze sumienie, aby otworzyły się na nasze serca, na Jego dobroć i abyśmy dali się przez Niego uratować od wiecznej śmierci. Bóg nie chce, aby jakikolwiek człowiek z powodu swoich grzechów poszedł na zatracenie. Dlatego nawołuje poważnie każdego człowieka, aby się nawrócił, aby się pojednał z Bogiem, aby pokutował z powodu swoich grzechów, uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu Golgoty i wziął na siebie ciężar naszych win. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, bo uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa w pełni, w wystarczający sposób skorzystasz z tego doskonałego dzieła, jakie Pan Jezus Chrystus wykonał na krzyżu Golgoty. I to jest właśnie ważne, żebyś rozumiał, że Bóg nie chce, aby jakikolwiek człowiek z powodu swoich grzechów poszedł na zatracenie. Dlatego Bóg poważnie nawołuje każdego człowieka, aby każdy się upamiętał, aby się nawrócił, uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu Golgoty i wziął na siebie ciężar naszych win. Przyjmijmy poważnie Boże ostrzeżenia. I to jest bardzo ważne, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął,
ale aby każdy nawrócił się do Pana Jezusa Chrystusa. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa, a ty na to zważ. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.